przed chwilą było się z kobietą, a teraz się staje przy ołtarzu i mówi się ludziom piękne słowa. Dlatego nie chciałem być nigdy wujkiem dla swoich dzieci. Nie wyobrażam sobie tego. Nie mogę wyspowiadać swojej dziewczyny czy swojego chłopaka z grzechów, które godzą w czystość, tak? To jest ekskomunika na to. Więc spowiadał kolega, a ja spowiadałem dziewczynę kolegi. I później zastanowienie, co ty, człowieku, robisz? Ty oszukujesz Pana Boga, oszukujesz siebie, oszukujesz ludzi. Tak nie może być. Jak to jest być księdzem katolickim, mieć żonę i dzieci? W tej chwili dla mnie to jest normalne, ale w kościele polsko-katolickim łatwiej jest rozmawiać z kimś, kto przychodzi po jakąś radę, poradę, pyta o życie rodzinne, że się mu nie układa, dlaczego, a jak lepiej polepszyć życie małżeńskie. Więc bardzo wielu, nie tylko polsko-katolików, rzymskokatolików przychodzi właśnie dlatego, że mówią, ty jesteś chłop, który masz żonę, ty wiesz, na czym to polega. Tak jak w każdym małżeństwie, ty masz dzieci, ty masz też problemy, no bo oczywiście, że są jak w każdym małżeństwie, więc możemy sobie szczerze porozmawiać. Jest to na poziomie takiego partnerstwa. W kościele rzymskokatolickim mówienie o rodzinie, czy o jakichś problemach rodzinnych, radościach i tak dalej, to jest tylko teoretyzowanie. Byłem w kościele rzymskokatolickim od urodzenia przez ministranturę, lektorat, seminarium w Tarnowie. Na pierwszej parafii poznałem parafiankę Kasię. Były to przelotne, powiedzmy, zauroczenie, które się przerodziło w zakochanie. A jak wyglądają takie spotkania księdza z kobietą? To trzeba się ukrywać, bo jeżeli się nie ukrywasz, to automatycznie spadają na ciebie różnego rodzaju kary, upomnienia, właśnie wysyłka na misję albo roczny urlop mamy. Propozycja różnych stanowisk w zamian za to, żeby zostawić dziewczynę. Na parafię przychodziła? Rzadko, bo wiadomo, że proboszcz na to źle mógł patrzeć i ludzie, więc trzeba było gdzieś po prostu jechać na tak zwanym dniu wolnym, czy na wakacjach, feriach. Trzeba było gdzieś daleko wyjechać, żeby pobyć ze sobą. Co ksiądz czuł, stojąc na ambonie, mówiąc kazanie, mając w głowie, że jest ksiądz po spotkaniu ze swoją dziewczyną? Na początku jakoś nie bardzo mi to przeszkadzało, bo... A ile ksiądz wtedy miał lat? 25. Że przed chwilą było się z kobietą, a teraz się staje przy ołtarzu i mówi się ludziom piękne słowa, mówi się o jakichś rzeczach, które powinny być przestrzegane przez narzeczonych, przez młodych, bo to 20 lat temu to jeszcze były bardzo rygorystyczne te wszystkie sprawy. I później patrzenie w lustro, no to tak jakby sobie szczelić w pysk, że powiem tak i powiedzieć, co ty, chłopie, robisz. Czy to jest ciężkie prowadzić takie podwójne życie? Śpi się ze strachem. Co będzie? A sytuacje poprzednich, powiedzmy, wcześniejszych kolegów, którzy zostali przyłapani, no nie kończyły się za dobrze, więc człowiek sobie zdawał sprawę, że albo będzie syłka na bardzo małą parafię, albo do takiego proboszcza, gdzie zamknie drzwi o tej godzinie, każe się meldować i będzie sprawdzał każdy wyjazd, każdy powrót, śledził na każdym kroku, kto przyszedł, bo tak też jest i tak chłopaki trafiają. Popadają później w depresję, też było parę samobójstw. Myślę, że też z tego względu, że nie dawali sobie rady z podwójnym życiem. Nikt im z przełożonych nie pomógł, były te alternatywy, albo porzucasz dziewczynę, zostawiasz, no albo czekać się właśnie misję. A ksiądz się z tego spowiadał? Tak.
I dostawał ksiądz rozgrzeszenie? No tak. U kolegi, który robił to samo. I tutaj był największy problem. Na początku nie, no bo człowiek się wyspowiadał, tak, jest czysty, żeby bez grzechu iść do ołtarza. Jaki faryzej, jaka w ogóle obuda. Tak, jestem wyspowiadany, wszystko robię elegancko, tak. No to siadaj teraz ty, nie? Wspólnika grzechu nie można spowiadać. Jeżeli nie mogę wyspowiadać swojej dziewczyny czy swojego chłopaka z grzechów, które godzą w czystość, tak? To jest ekskomunika za to. Więc spowiadał kolega, a ja spowiadałem dziewczynę kolegi. Okej, okay. A kto was spowiadał? My sami, nawzajem. I dawaliście sobie rozgrzeszenie? Tak. No buda. Paryzejem to coś, co mi się teraz w głowie nie mieści. No ale to jest normalna praktyka. To nie no jeden tak. Kolega był, który przyjeżdżał i się spowiadał, bo wiedział, że to się tak później no, do tego może zjechać, bo on też ma. Tu ci nic nie tego. Tego nie wyjdzie, bo o siebie się obawia. No, ale przychodziły wieczory samotne oczywiście i noce, czy ranki. I później zastanowienie, co ty człowieku robisz? Ty oszukujesz Pana Boga, oszukujesz siebie, oszukujesz ludzi. Tak nie może być. Albo, albo. Wybieraj. Jak długo ksiądz oszukiwał? Będąc księdzem rzymskokatolickim? Będąc księdzem, tak. No 4-5 lat to trwało. To tak 2 lata pierwsza parafia. Później była ucieczka na misję do Boliwii, a pod sam koniec zrezygnowanie, ucieczka na misję do Czech, gdzie byłem 2 lata, ale też to nie było trudne, żeby się spotykać, granica bardzo blisko Polski. Czyli ksiądz chciał uciec przed miłością? Tak. Chciałem uciec przed miłością, ale przed miłością się nie uciekł. Jakkolwiek by to brzmiało, to jeżeli się człowiek zakocha, prawdziwie zakocha, jeżeli chce być z tą osobą, to nie ma żadnych przeszkód, żadnych barier, a jeżeli są, to są do pokonania. A dlaczego ksiądz nie chciał dalej prowadzić tego życia podwójnego? Co na tym zaważyło, że ksiądz chciał się przenieść z kościoła rzymskokatolickiego do kościoła polskokatolickiego? Że nie chciałem być nigdy wujkiem, a znam z autopsji wiele takich dzieci, które do tej pory wiedzą, że mają wujków, że wujek ich bierze na wakacje, że wujek ich bierze do dobrych hoteli, do dobrych restauracji, ale wciąż jest wujkiem. Dlatego nie chciałem być nigdy wujkiem dla swoich dzieci. Nie wyobrażam sobie tego, że ja miałbym się ukrywać ze swoimi dziećmi, być dojazdowym wujkiem, nie tatusiem, tylko wujkiem, odwiedzać powiedzmy w niedzielę po południu, zostawać może na zabójnie i czmychać, uciekać jak tchórz, zostawiając przede wszystkim tą kobietę bez czułości, bez miłości, wsparcia takiego powiedzmy męskiego, czy mi to wychodzi, czy nie, to żona może powiedzieć, ale nie wyobrażałem sobie tego, obserwując starszych moich kolegów już będąc w seminarium. A dużo jest takich sytuacji w kościele rzymskokatolickim? Jest. Sporo. To jest na porządku dziennym, że tak powiem, bo wiem z własnego doświadczenia i z własnych obserwacji. Prowadzenie podwójnego życia. Jest kobieta w innym mieście, jest gospodyni, która zawsze jest, jeżeli jest młodsza, to jest siostrzenica lub później może być ciocia, później może być ktoś z rodziny, pomaga. A co z dziećmi, jak się pojawiają? Dzieci czasem żyją na plebaniach jako dzieci tej pomagającej księdzu pani. No, on przygarnął pod dach i panią wraz z dziećmi, które nie miały tak ojca teoretycznie. No i to w niedalekiej mojej tutaj okolicy takie są sytuacje. Wszyscy o tym wiedzą i ksiądz jest fajny i nikt się tym nie przejmuje. Oko na to przymykają, że tak powiem, nie gnębi ludzi, nie ciśnie, więc jest w porządku. A inne sytuacje to jest życie
wręcz w bogactwie na plebanii i utrzymywanie konkubiny, że tak powiem, już w innym mieście albo w tym samym mieście, jeżeli jest duże, wynajęcie mieszkania, kupienie samochodu. Z tym, że najbardziej tutaj cierpią dzieci, bo tatuś, czyli ksiądz, przyjeżdżał, ale był wujkiem. I do końca, dopiero gdy dziecko miało możliwość teraz już sprawdzenia różnych rzeczy, dowiadywało się, no to przeżywało traumę, przeżywało dramat. A przełożeni zdają sobie z tego sprawę? Tak, przełożeni sobie zdają z tego sprawę. Jeżeli ta sprawa nie wychodzi na jaw, tak jak mówię, że ktoś kogoś nakryje na gorącym uczynku, to jest wszystko elegancko. Jeżeli trzeba już interweniować, no to wtedy są różne propozycje studiów, misji z Tarnowa do Gdańska, z Gdańska do Tarnowa i tak dalej, żeby dalej, nie? A dlaczego ksiądz szukał alternatywy, czyli żeby przejść z kościoła rzymskokatolickiego do kościoła polskokatolickiego, a nie myślał w ogóle o rzuceniu sutanny? To dla mnie jest niemożliwe. Dlaczego? Bo ja kocham kapłaństwo. To jest moje życie. Ja bez tego, nie wiem, pewnie wpadłbym w nałogi, w depresję, może w inne gorsze rzeczy, uciekając od tego, tak? No, mogłoby się to skończyć źle dla mnie, to wiem o tym doskonale. Ale jak szedł ksiądz do seminarium rzymskokatolickiego, to wiedział ksiądz, że jest celibat. Znaczy powiem tak krótko, bo po co się tu rozwodzić? Seminarium nie przygotowuje do życia w celibacie i to jest sprawa oczywista i o tym teraz naukowcy piszą i wychodzą książki i mówią chłopcy, którzy wystąpili seminarium przed święceniami lub po, że seminarium nie przygotowuje. Jesteśmy zamknięci przez 6 lat w rygorze regulaminu codziennego, nie mając kontaktu z światem zewnętrznym, że tak powiem, na wakacjach jesteśmy przez proboszczów pilnowani, mamy się zgłaszać, gdzie jedziemy, będąc u siebie, u rodziców, tam, gdzie jedziemy, gdzie wyjeżdżamy, z kim wyjeżdżamy i tak dalej. To wszystko jest pod kontrolą. I później jak taki młody człowiek wymyka się z tego seminarium, no to być może, że no nie mówię, że na pierwszej parafii, na drugiej, na trzeciej, ale przychodzi taka tęsknota za ojcostwem, gdy się widzi właśnie w swoim wieku już powiedzmy tatusiów, którzy przyprowadzają dzieci, gdy się widzi obłapujące dzieci tatę, czy, no tatę tak w tym przypadku, gdy się widzi na placach zabaw ojców, którzy się bawią z dziećmi, którzy wyjeżdżają na wakacje, którzy przychodzą do szkoły, do ciebie na wywiadówkę, tak, bo uczysz religii, to chcą się zapytać. I wtedy mi się wydaje, że rodzi się taka tęsknota za ojcostwem i później jest alternatywa. Bo wiadomo, że można mieć też na każdej parafii dziewczyny, to nie przeszkadza, żeby tak było, ale może w jakimś tam związkach nieformalnych. Natomiast przychodzi ta tęsknota i co dalej? Tak? Jak ja skończę? Ale ktoś by mógł powiedzieć, no ale przecież ksiądz ma powołanie, tak? Ksiądz ma powołanie, więc ksiądz się oddaje Bogu. Zrzeka się tej rodziny. Tak. Zrzeka się rodziny. Gdy jest młodym człowiekiem, gdy nie wie, co go czeka w życiu, gdy nie widzi świata zewnętrznego taki, jakim on jest, gdy idzie do seminarium mając 18-19 lat, wtedy te ideały są piękne. Jeszcze jeżeli te ideały są przez przełożonych wykładowców jakoś tak nakręcone wspaniale, że właśnie dla Pana Boga, dla drugiego człowieka, no, apostołowie mieli żony. Pierwsi biskupi, święty Paweł pisze, że biskup powinien być mężem jednej żony, więc to wszystko szło normalnym tokiem, tak jak rozwija się człowiek ze swoją seksualnością, ze swoją duchowością, ze swoją wrażliwością. Seksualności nie da się przykryć żadnymi sakramentami czy czymś innym. A jak długo był ksiądz kapłanem w kościele rzymskokatolickim? 5 lat w sumie byłem kapłanem, z tym, że już
w czasie pobytu zaczęliśmy się interesować możliwością przejścia, mojego oczywiście, do Kościoła polsko-katolickiego. I gdy tylko była taka możliwość, od razu podjęliśmy decyzję, że to jest dla nas. Kościół polsko-katolicki daje tą możliwość, że można mieć rodzinę, można być księdzem, można prowadzić parafię, uczyć w szkole, pomagać innym. I dlatego był ten nasz wspólny wybór, bo to nie był mój wybór, tylko wspólny, bo gdyby się Kasia nie zgodziła, to pewno dalej bym został księdzem. Rzymskokatolickim, tak? Rzymskokatolickim. A jak wyglądało to przejście z kościoła rzymskokatolickiego do kościoła polskokatolickiego? Najpierw trzeba było odbyć, że tak powiem, praktykę, zapoznać się z kościołem, zdać egzaminy, bo u nas w kościele w ogóle odbiegłem, mają bardzo dużo do powiedzenia świeccy. No i tam po oczywiście różnych pewno naradach szefostwa zadecydowali, że zostanę administratorem, a później już proboszczem tej parafii, gdzie jestem 22 lata. Unieważnił ksiądz kapłaństwo swoje? Nie, kapłaństwo się nie da unieważnić, to jest bujda, że kapłaństwo można unieważnić, chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo przyjmuje się raz w życiu i wyciska na duszy niezatarte znamie, to jest taka pieczęć, której nikt nie zmarze, więc cokolwiek by mówili o tym, że tu jest inne kapłaństwo, jest kapłaństwo jedno, tak? Przyjęte kapłaństwo niezależnie w jakim kościele. Ale oficjalnie musiał to ksiądz jakoś załatwić, rozumiem, z jakimś biskupem, tak? Że ksiądz tak jakby przechodzi? Złożyłem pismo, tak, podziękowałem za studia, podziękowałem za wykształcenie i powiedziałem, że przechodzę do kościoła polsko-katolickiego. A mówił ksiądz powód? Oczywiście. No powód jest jeden zawsze. Do miłości. I jaka była reakcja? No, przyjeżdżali do rodziny, napierali. Różnego rodzaju podchody były kolegów, którzy chcieli się przypodobać biskupowi, że mnie nawrócą, że ja porzucę kościół polsko-katolicki, porzucę dziewczynę, że wrócę. Ale to mimo tego, że mieli świadomość, że ksiądz jest zakochany w kobiecie, to nie przeszkadzało. To nie przeszkadzało, żeby zostać dalej księdzem rzymskokatolickim. Jakie są różnice między kościołem polskokatolickim a rzymskokatolickim? To jest pytanie zadawane najczęściej, gdy okazuje się, że jestem księdzem, mam żonę i dzieci. Jakie są różnice u was? Czym się różnicie? Tak? Czy wy macie Matkę Bożą, czy wy macie świętych? Tak? Mamy i Matkę Bożą, i świętych, i święta maryjne, i wszystkie uroczystości takie same jak w kościele rzymskokatolickim, wszystkie święta. Tu nie ma żadnej różnicy, natomiast główną różnicą jest właśnie brak celibatu, że możemy zakładać rodziny. Drugą różnicą jest spowiedź ogólna. I trzecią różnicą jest to, że mamy swojego zwierzchnika w Warszawie, który jest zwierzchnikiem Kościoła polsko-katolickiego, a naszym zwierzchnikiem nie jest papież. Papieża szanujemy jak najbardziej, możemy mieć różne zdania na ten temat, ale podlegamy swojemu zwierzchnikowi na Polskę i podlegamy swoim zwierzchnikom na diecezję. Teraz mamy kościół otwarty dla wszystkich z Ukrainy, którzy przyjeżdżają. Mamy Krzyż Prawosławny, mamy Mikołaja Cudotwórcę, mamy ich ikony przy wejściu i świeczuszki, które palą. I dlatego się u nas właśnie każde wyznanie u nas się dobrze czuje. Kiedyś byli Żydzi, którzy po raz pierwszy byli w kościele katolickim. Z czego się utrzymuje kościół polsko-katolicki? Kościół polsko-katolicki w odróżnieniu od rzymskokatolickiego, gdzie są tam różnego rodzaju inne składki i powiedzmy ofiary, utrzymuje się tylko i wyłącznie z ofiar wiernych. Z tym, że parafie niektóre są zbyt małe, żeby utrzymać księdza z rodziną. Dlatego też ksiądz nieraz pracuje fizycznie. Na parafiach, gdzie jest więcej dzieci, to tak jak ja na przykład uczę w szkole. I przeważnie w większości pracują żony. Moja żona wraz ze wspólniczką prowadzi kwiaciarnię.
i z tego się utrzymujemy. Oczywiście są tak samo intencje mszalne, są ofiary za posługi, ale to wszystko u mnie jest właśnie dobrowolne. Nie ma stawek, nie ma cenników, nie ma jakiegoś tam przymuszania kogoś do złożenia ofiary. To dla nikogo nie jest jakimś tam hańbą, że idzie pracować. Mam kolegów, którzy dowożą dzieci busami do szkoły. Inni mają swoje jakieś tam zakłady, czy pracują u kogoś w jakichś firmach jako zwykli pracownicy. Ja też przez 2 lata pracowałem z żoną i w hurtowni farmaceutycznej. Byłem sprzedawcą okien i sprzedawcą materiałów budowlanych. W niedzielę odprawiałem się w dzień powszedni, szedłem do pracy. Znam pracę i na zmiany, i na nocki, także że też mogę na ten temat powiedzieć, nie tylko teoretycznie. A jak wygląda kwestia światopoglądowa w Kościele polsko-katolickim? Jak postrzega aborcję? Jak postrzega homoseksualizm? To są tematy bardzo osobiste, dlatego nie można się odnosić do tego, jak postrzega Kościół, bo z własnego doświadczenia, z rozmów właśnie z dziewczynami, kobietami, które dokonały aborcji, mogę powiedzieć, że to jest niezależnie od tego, z jakich to było przyczyn, niezależnie, jest to dramat kobiety. I jeżeli nie wysłucha się tej kobiety i jednym gestem potępi, że nie udzieli się jej rozgrzeszenia, czy skazuje się na ekskomuniki, czy inne kary, to jest według mnie nieporozumienie. Właśnie, żeby podejść do każdego przypadku indywidualnie, bo te dramaty kobiet, które do mnie przychodzą i mówią, dlaczego dokonały aborcji, dlaczego one mają później cierpieć przez to, że zostaną odrzucone nawet nie przez Pana Boga, bo On ich nie odrzuci, tylko przez Kościół. A ile wyznawców ma Kościół polsko-katolicki? Różnie to jest, bo w tej chwili bardzo dużo wyznawców przybywa do Kościoła polsko-katolickiego właśnie z tych względów, o których mówiliśmy. Myślę, że tak 80-100 tysięcy teraz może być. A ksiądz? Tak z perspektywy czasu, jak patrzy na Kościół rzymskokatolicki, a jest kapłanem w polsko-katolickim kościele, to co księdza najbardziej drażni? Drażni mnie przede wszystkim bogactwo. Nie mogę tego znieść. Drażni mnie obłuda. Właśnie mówienie czego innego na ambonie, a robienie w życiu czego innego. Drażni mnie podwójne życie. Kolegów starszych, młodszych, którzy mają dziewczyny, mają chłopaków. To mnie bardzo drażni. Drażni mnie taka buta, pycha, kim ja to nie jestem. Drażni mnie poniżanie ludzi, niezależnie czy w konfesjonale, czy w kancelarii, bo później, mówię z doświadczenia, ci ludzie przychodzą do mnie z pobliskich, czy z dalekich, czy dzwonią z parafii rzymskokatolickich i mówią, że zostali potraktowani. Ja tutaj nic nie mówię, co bym wymyślił sobie, czy chciał wymyślić, czy chciał, żeby tak było. Ja po prostu to z doświadczeń rozmów mogę powiedzieć. Gdy wdowa ma zapłacić 1200 za pogrzeb, gdy nie chcą pochować kogoś, bo nie ma pieniędzy, gdy trzeba iść do bankomatu lub pożyczyć. No drażni mnie wszystko, co nie jest, gdzie kapłan nie jest kapłanem, tylko jest najemnikiem, tylko jest zwykłym urzędnikiem albo, no nie wiem, bankierem, który chce się dorobić na ludziach, nie? Ale po tym, co obserwuję teraz, to, co się dzieje w Kościele, to, co jest nie tylko opisywane, ale też znam z własnego doświadczenia, czy z opowieści kolegów, no teraz media bardzo wiele udostępniają różnych, powiedzmy, spraw, które wychodzą na jaw, a które były ukrywane przez hierarchów czy przez zwierzchników. I gdy teraz na to patrzę, to jestem szczęśliwy, że mogę żyć zgodnie z własnym sumieniem, bo tu jest to najważniejsze, żeby człowiek żył zgodnie z sumieniem. Nie w grzechu, czy inaczej w zakłamaniu, gdy mam
jestem wspaniałym księdzem, jakikolwiek bym tam nie nosił guzików i jak nie piął się w karierze, a na boku mam dziewczynę czy chłopaka, bo też się tak zdarza, a przy ołtarzu ludzie uważają mnie za świętego, za porządnego księdza, za wzór, a przychodząc do pokoju wiem, że ja ich oszukuję. Oszukuję nie tylko ludzi, przede wszystkim Pana Boga, oszukuję ludzi, oszukuję siebie. Jak się ksiądz zmienił? Od kiedy ma ksiądz rodzinę? Jak się kazania księdza zmieniły? Powiem tak, że wiadomo, to jest, nie ukrywa tego nikt, że większość kazania bierze z materiałów, które są przesyłane odgórnie albo z internetu. Najprościej jest rano wstać, nawet jak się zabaluje w sobotę rano wstać i stuknąć w internet, niedziela ta i ta, i wychodzi kazanie i go czytać, i tak robiłem. Tutaj mnie trochę nauczyła żona, bo nieraz jest tak, że mam napisane, żeby się nie pogubić, ale odkładam kartki i mówię po prostu to, co czuje serce. Ona powiedziała, masz takie mówić kazania, tego chcemy słuchać, tak? Przykładem, czyli żona doradza. No tak, ona mi recenzuje jakieś kazania, tam większe uroczystości, ona mi recenzuje, gazetkę recenzuje. No jest takim recenzentem i też powiedzmy w dobrym sensie krytykiem, który powie, żeś tu najechał ładnie na tym kazaniu. No. Albo też córka powie, tato, no nie tak to było, boś trochę to upiększył. No właśnie. No i także i teraz z Szymonem, który jest klerykiem, właśnie często bardzo dużo rozmawiamy, wymieniamy poglądy. Spełniłem swoje marzenie. Jestem księdzem, jestem mężem, jestem ojcem Szymona, syna i Marysia, która jest w siódmej klasie, inspirator. Czyli rodzina inspiruje, dzieci inspirują. Bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.